A witam wszystkich w środę. Dzisiaj mamy 19 dzień października. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Team School. Sprawdzamy sytuację na Kanadyjczyku. Budujemy scenariusz, który został wyznaczony w dniu poprzednim. Tutaj rynek wyraźnie reaguje na zaznaczony poziom, zaznaczoną strefę, właściwie 7,86. Najbliższe wsparcie cały czas pozostaje na wysokości mierzenia 78,6 i 1,3066. Bierzemy pod uwagę możliwe podwójny test, podwójny dołek, podwójne dno, właśnie na wysokości tego głębokiego poziomu Fibonacciego. Warto pamiętać, że na Kanadyjczyku bardzo dobrze działają głębokie wewnętrzne mierzenia, czyli 78,6, a także 88,6, które na chwilę obecną stanowią wyraźne wsparcie na tej parze walutowej. Jeżeli chodzi o najbliższe opory, warto je wyznaczyć na mniejszym interwale czasowym, na przykład na interwale H1 czy też M30. No i tutaj widzimy, że rynek dosyć wyraźnie zaczyna reagować już na wysokości lokalnego, co prawda, układu overbalance, ale ta precyzja dojścia ceny i odbicia jest naprawdę wysoka, więc warto o tym wspomnieć. 1,30-1,37 to jest najbliższy opór na tej parze walutowej. W momencie wybicia górą tego poziomu, pamiętajmy, że warto wyznaczyć sobie alternatywną korektę prostą, również z symetrią fal, zaznaczam ją za pomocą tego różowego mierzenia i będzie nas interesował ten poziom zmierzenia FS100 1,31,68. A więc na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, mamy trzy warianty, trzy poziomy nas interesują. Pierwszy poziom wsparcia, wyraźnego wsparcia, gdzie ten popyt się uaktywnił w dniu wczorajszym. Cały czas bierzemy pod uwagę ponowne zrzucenie. Pamiętajmy, że rynek w 60% przypadków daje drugą szansę. No i taka druga szansa może być na poziomie 1,30,66. Najbliższym oporem jest górna podstawa układu overbalance 1,30,1,37. W momencie wybicia należy pamiętać, że kolejny opór znajduje się 30 pipsów wyżej. Jest to mierzenie FS100 1,31,68.